W sobotę Park Małachowskich w Dobrej wypełniły zapachy smaków i dźwięków muzyki. To nie były do końca charakterystyczne smaki i rytmy dobrzańskiej gminy, bo zostały one wzbogacone o dodatkowe elementy. Gmina pokazała to, co ma najlepsze. Na scenie zaprezentowały się sportowe i uczniowskie talenty. Podziw, a nawet można powiedzieć swego rodzaju zachwyt, wzbudził występ zespołów regionalnych, zwłaszcza tych najmłodszych. My ćwiczymy już od września. Teraz dzieci mają chwilę przerwy. Wakacje to jest taka przerwa dla dzieci. Chyba że się jakiś występ pojawi gdzieś po drodze, to ewentualnie się przygotujemy. Natomiast zazwyczaj ćwiczymy od września. Przygotowujemy się właśnie tutaj, jest taki nasz występ główny na tym Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego. Przygotowanie trwa od roku 2016. Mamy bardzo dużo osiągnięć. Dzięki tutaj zaangażowania młodszych, starszych. Próby mamy często, także rozwijamy się w szybkim tempie. My się lubimy, my się wspieramy, my przeżywamy swoje wzloty i upadki, nawet prywatnie. No i chyba już tak będzie. Mamy na rybek młodych ludzi, którzy pięknie grają. To jest repertuar historyczny, to jest nasza młodość i młodość naszych rodziców. Cieszy to, co przedtem tutaj Karolinka powiedziała, że mamy już po prostu zespół młody, zespół dzieci, które naprawdę bardzo bez żadnego stresu, bez żadnych zahamowań po prostu się na scenie czują jak ryba w wodzie przysłowiowo, nie? W sensie po prostu dla takich reakcji jak dzisiaj, dla po prostu tych oklasków, dla tego, żeby tutaj przyszło tyle osób, to się chce, właśnie się chce. Godzinny koncert zaprezentowali uczestnicy projektu Mozart kontra Sinatra. Mirosław Witkowski znów zaskoczył. Zmobilizował mieszkańców gminy do tego, aby zaśpiewali i zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności. Pan Mirosław, jak i ja, mamy możliwości zaśpiewania klasycznie, więc też wpletliśmy taki wątek w ten cały koncert i myślę, że przez to też było ciekawiej, bo nie było to tylko rozrywka i Sinatra, i była operetka, i był Michael Jackson. No. Właśnie muszę powiedzieć, nadmienić, że gmina dobra, w ogóle pan wójt i energia od niego, która idzie do pani Uli, kultura jest na bardzo wysokim poziomie, aż miło, kocham tu przyjeżdżać do Dobrej, bo wiem, że tu jest otwartość na ambitną muzykę. A te mają chyba wszyscy mieszkańcy, włącznie z wójtem gminy Benedyktem Węgrzynem. Staramy się, żeby upodmiotowić tą piękną krainę. Przypomnijmy, że Beskid Wyspowy leży na terenie 5 powiatów i ponad 20 gmin. To budujące, że potrafimy jako samorządy wspólnie koordynować cały program odkrywania Beskidu Wyspowego. Krzyczymy coraz głośniej światu, że coś takiego jest jak Beskid Wyspowy. Myślę, że ten 7. Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego jest tego dowodem też i mam nadzieję, że tych aktywności i różnych jeszcze pomysłów na promocję Beskidu Wyspowego w najbliższym czasie nie zabraknie. Słuchając muzyki można było skosztować przysmaków, które serwowały panie z kół gospodyń wiejskich z Przenoszy i Porąbki. Tutaj panie jak mogły to się starały, żeby to wszystko było smaczne, świeże. I żeby wszystkim smakowało. Działamy w ten sposób, że sobie wymyślamy jakieś... To jest nasz, przede wszystkim to jest nasz regionalny wzór.
dobrzański, porąbski, można też tak powiedzieć. I my sobie takie właśnie serwetki robimy, takie z mnu, bawełny. Festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki staje się coraz bardziej popularny nie tylko wśród turystów, ale też i mieszkańców, a to pokazuje, że warto go wzbogacać o nowe elementy i kontynuować zapoczątkowane 7 lat temu dzieło. Gospodarze poszczególnych wydarzeń wzbogacają program. Jest on coraz lepiej przygotowany i coraz bogatsza oferta kierowana do odbiorców, czyli do turystów, do mieszkańców, do wszystkich, którzy są zainteresowani hasłem Beskid Wyspowy.